Cześć wszystkim. Dzisiaj kolejne danie robimy. Jeszcze tylko drożdże przyniosę. Ok, mamy drożdże, olej, mąkę. Potrzebujemy tak 1/3, słuchajcie, kostki drożdży. Wybaczcie, ale ja je zaraz schowam do lodówki, żeby się nic z nimi nie stało, bo będą mi potrzebne jutro. Ok, potrzebujemy do tych drożdży 2 łyżki cukru. Ja sypuję na oko. Ok. Potrzebujemy łyżkę. Tu coś wpadło, jakiś paproszek. Ale ok. Te drożdże, słuchajcie, z cukrem rozmieszajmy. Woda nie może być zimna, musi być taka, wiecie, letna. Za gorąca też nie może być, bo wam drożdże zabije. Ok, wymieszamy wszystko ładnie. Jakie to dzisiaj będzie danie? Ano słuchajcie, będzie to takie danie, jak ja to mówię zawsze, z resztek tego, co zostało z poprzedniego dnia. Potrzebujemy pszenną mąkę, 2,5 szklanki, w moim przypadku na moją blaszkę. Ok. Potrzebujemy sól. Tutaj dam około takiej małej łyżeczki. Ok. Do tego ciasta potrzebujemy dodać również majeranek. 2 małe łyżeczki. Tak. Wystarczy. Nie dodajemy na razie nic więcej. Drożdże mamy, słuchajcie, tutaj rozmieszane razem z naszą wodą. Do tego ciasta również potrzebujemy dodać oleju 2 łyżki, takie do zupy, wiecie, czyli większe łyżki. Ok. I potrzebujemy dodać cebulę, którą ja muszę, słuchajcie, teraz iść po deskę i pokroić na drobne kawałki. Dobra, deska już przyniesiona, słuchajcie, kroimy cebulę w kostkę. Chcę wam pokazać danie, które jest inne niż te tradycyjne, takie wiecie, polskie dania, włoskie i tak dalej. Tu się inspiruje daniem z Kazachstanu. Ok, kroimy to w drobne kawałki, w kostkę po prostu, nie drobną taką kostkę. O. Elegancko. I ta cebula musi się znaleźć w naszym cieście. Nie ma innej możliwości. Ok. I teraz słuchajcie tak, dolewamy tą wodę z drożdżami. Wszystko tutaj dokładnie dolewamy i mieszamy. Jeżeli ciasto jest za gęste, tutaj trochę za mało wody dodałem, ale tym się nie martwimy, bo w przepisie oryginalnym nie ma więcej wody. To co dodałem, to jest ok, jest po prostu piwo i tego piwa dodamy. Ile go dodamy? Tyle, ile weźmie ciasto. Ciasto ma być, słuchajcie, takie jak na makaron, żeby można go było ładnie rozwałkowywać. O. Ok, łyżką już nic nie zrobię, więc muszę teraz przejść do rękoczynów, żeby to wszystko się udało. Muszę ręce posmarować olejem. Tak. No i wyrabiamy, słuchajcie, ciasto. Płynów więcej tutaj już naprawdę nie trzeba. To wszyscy musicie, wiecie, wiedzieć na oko, ile porcji zrobicie, czy jak duża ma być ta porcja i ile tego płynu musicie dodać. U mnie, w moim przypadku, płynu jest ok. Tutaj więcej płynu nie dodamy. Wyrobię tylko szybciutko ciasto i zaraz wam mówię, co robimy dalej z tym.
Ok, mam wałek przygotowany, mam foremkę. Foremkę, słuchajcie, musimy wysmarować olejem. To nie musi być olej, to może być inny tłuszcz. W oryginalnym przepisie jest olej. I ja dokładnie to w tej chwili robię. Czyli wysmarowuję dokładnie całą formę olejem. Ok, formę możemy odłożyć. Teraz tak, słuchajcie, potrzebujemy mąkę żytnią, którą podsypiemy sobie stół. Olej możemy odłożyć na razie. Bierzemy tak, nasze ciasto, słuchajcie, robimy go na dwie części. Ok. Odłożę. I musimy niestety, ale to nasze ciasto rozwałkować. Tak mniej więcej, słuchajcie, żeby przykryło nam dno formy. To, że one będzie cienkie, tym się nie przejmujcie, bo drożdże spowodują to, że to nasze ciasto, słuchajcie, dosyć szybko urośnie. Ja już rozpalam piec chlebowy. Także tu wiecie, podróże kształcą, nie? Jeżeli ktoś jeździł po, powiedzmy tam, Bałkanach, czy po krajach gruzińskich i tak dalej, no to pewnych rzeczy się nauczył. No i dobra, mamy taki jeden placek gotowy. I placek przekładamy do naszej foremki. Elegancko, słuchajcie. Ja go tutaj jeszcze staram się tak, żeby wypełnił mi całą tą formę. Ok. Odkładam na bok. I teraz, słuchajcie, zanim rozwałkuję drugą część ciasta, muszę iść po kolejne składniki. Więc mam, słuchajcie, kolejne składniki. Mało mam miejsca, ale jakoś damy radę. Więc tak, to co mi zostało z moich kotletów mielonych i z tych naszych kotletów ziemniaczanych, czyli tu farsz zrobiłem już wcześniej tak, jak być powinien pod to ciasto bałkańskie. W tej chwili muszę je zarobić, czyli połączyć te wszystkie składniki razem. Zobaczcie. Ok, i wyłożyć naszą formę. Całe to ciasto wędruje do naszej formy. I teraz, słuchajcie, musimy tak zrobić, żeby to ciasto równomiernie rozłożyć na całą formę. Nie wiem, czy to wszystko w tej kamerze widać, ale staram się tak, żeby było wszystko widoczne. Ok. Teraz, słuchajcie, idę szybko ręce umyć i zaraz wracam. Ręce już mam umyte. Tutaj mamy już to ładnie rozłożone. Odkładamy na bok. Gdzieś tu miałem ręcznik. Ok, tu jest ręcznik. Wytrę sobie ręce i robimy z drugą częścią ciasta. Mamy drugą część ciasta, którą też na mące żytniej rozwałkowujemy. Zapytacie, jaka to ma być żytnia mąka. No słuchajcie, ja używam według oryginalnego przepisu mąki żytniej razowej. I taka też być powinna. To, że słuchajcie, ciasto będzie mąką obklejone, to tym się w ogóle nie przejmujcie, bo ciasto tą mąkę po prostu wchłonie podczas rośnięcia. Ładnie, słuchajcie, musimy rozwałkować. I powiem wam, że ostatnio mnie tak też ta kuchnia wciągnęła, że
po prostu za chwilę będę lepszy od Gesslerowej, czy tam od tych innych kucharzy. Ale to się okaże, słuchajcie. To wszystko oceniają te dania moi znajomi, którzy do mnie przyjeżdżają na wyżerki. Ok, mamy gotowe. Teraz słuchajcie tak, bierzemy sobie naszą foremkę, bierzemy nasze ciasto i przykrywamy dokładnie to, co mamy tutaj już w środku, tak, żeby słuchajcie, ta masa, którą żeśmy dali, ta masa musi znaleźć się pod ciastem, tak? O, zaraz wam to wszystko pokażę. Ok, więc tak to słuchajcie wygląda. I teraz zostawiam to na godzinę do wyrośnięcia. Jak ciasto nam wyrośnie, będę wkładał do pieca, ale to za godzinkę do was wrócę i wam pokażę, co dalej. A więc słuchajcie, zobaczcie, ciasto nam pięknie urosło. Tu rośnie nam chleb i w tej chwili to ciasto wrzucam do naszego pieca chlebowego. Teraz słuchajcie, tutaj nam się pięknie to piecze, wszystko już prawie jest gotowe. Do tego musimy zrobić sos. Ja tutaj już słuchajcie zrobiłem wywar wołowy. Powiem wam, że zrobiłem go z kostki. Według tego, co tam pisze, czyli tam na pół litra wody jedną kostkę. Ale słuchajcie, dodałem do tego tak, dwie łyżki, te, które mam tutaj, czyli to są łyżeczki musztardy miodowej, ziele angielskie, listki laurowe. Dodałem tutaj pęczek koperku posiekany i dodałem tutaj śmietanę wymieszaną z mąką. Doprawiłem to solą i pieprzem i teraz musimy to zagotować. Jak sos będzie gotowy, będziemy podawać nasze super danie. No i słuchajcie, już wyciągłem z pieca, tak wygląda to upieczone, przekroiłem, bo córa była głodna, więc już przekroiłem. Tak wygląda nasze gotowe danie. Tutaj mamy ogórki konserwowe do tego dania, tak jak w tym oryginalnym przepisie to wygląda. A tutaj mamy to coś, co stworzyłem dziś. Życzę wszystkim smacznego. Słuchajcie, subskrybujcie kanał. Jeżeli będziecie chcieli, ja wam przepisy podam. Nie ma żadnego problemu i tego się trzymajmy. Do zobaczenia, do kolejnego filmu.